Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Gniewu, a to jest ekskluzywny materiał na kanale Boski Gniewuś. Dzisiaj zajmiemy się, tu jestem, o, siemanu. Dzisiaj zajmiemy się porównaniem kalkulatorów. Serdecznie zapraszam. Wow. Dobrze, przejdźmy do samego porównania. Jak widzicie, mamy dwa kalkulatory firmy Citizen. Bardzo dobrze znane i lubiane wśród używających ich użytkowników. Mamy wersję starszą i młodszą. Tutaj jedna wersja jest etui, druga bez. Warto to oczywiście zaznaczyć, bo nie wiadomo, czy w tej nowszej wersji jest etui w komplecie. Dobrze, otwórzmy tutaj. Mamy, podniosę go. Kalkulator Citizen, tutaj o, żeby było lepiej widać. Citizen SLD 100N. Po prostu żenada nazwa, nie szanuje, co to ma być. Ja nie jestem zwolennikiem partii SLD, a mi to jakieś czerwone ścierba normalnie kalkulatory sprzedają. Dobrze, drugi kalkulator, tak żeby też było lepiej widać, Citizen SLD również 200N. Jak widzicie, to jest znaczna różnica możliwości obliczeniowej obu tych sprzętów. Także zajmijmy się tym, co jest ich wspólną cechą. Wspólną cechą obu kalkulatorów jest to, że mają to samo źródło zasilania. Jak widzicie, nawet dwa źródła zasilania. Ło! Jakie to jest nowoczesność. To się nazywa XXI wiek, ludzie. Te kalkulatory, obydwa, są zasilane przez baterie w środku w nich i energię słoneczną. Widzicie to tutaj. To są panele słoneczne w kalkulatorach, ludzie. Naprawdę. Dobrze. Co jeszcze ich takie mają wspólne cechy? Można powiedzieć, przecież to jest to samo. A nie, nie, nie. Tu jak widzicie mamy ten sam przycisk do włączania kalkulatorów. Czym jeszcze mogą się nie różnić? Ekrany, no tak z pozoru to niby są te same ekrany, ale nie dajcie się zwieść. Nie dajcie, naprawdę. Dobrze, myślę, że chyba to jest tyle wspólnego. Przejdźmy do różnic, bo to jest chyba najbardziej widoczne. Jak widzicie, przyrównam teraz, ten kalkulator SLD 200N jest o niebo większy. Jest po prostu granica między niebem a ziemią, jak widać. Ekran, ja może włączę, żeby zaprezentować. Jak widzicie, różnica w palecie kolorów jest zdumiewająca, łamane na oszołamiająca. Ekran dotykowy, można tu poruszać się bardzo sprytnie po tym ekranie. To są oczywiście nazywane w gronie wielbicieli Smart Calculation, Complication, wiadomo. Dobrze. Oczywiście na obu kalkulatorach firmy Citizen, halo, panie kalkulatorze, można sobie zagrać w minigierkę. Tutaj zaprezentuję, jakby ta minigierka miała wyglądać. I klikamy do... O, zryłem! O, halo, ale tu pokażę. Widzicie, do zera lecimy. Dobra, zobaczmy, czy może mają obie funkcje... Obie możliwości liczenia liczb ujemnych. Tutaj mi się trochę nie za fajnie robi z tymi... O, tu jest minus. Proszę bardzo, jak widzicie, można liczyć minusowe liczby, a w tym kalkulatorze 2. Halo, proszę się zresetować. 3 minus 4. W tym również. O, jednak jest jakaś cecha wspólna. Warto wiedzieć, warto. Także co? Tu nie ma przycisku off, ale ja myślę, że projektanci obu tej nowszej wersji wiedzieli, co robią, więc wierzę w ich możliwości samego odczytywania mysłów władającego tym oto kalkulatorem, a nie jakieś manualne, kurde, wyłączanie. No widzicie, off i on. Żenada po prostu ta wersja jest. Także co, wiadomo też oczywiście, że na tym kalkulatorze będą lepsze wyniki niż miały być na tym, no bo kogo obchodzi jakoś stara wersja? Liczy się nowa jakość, wiadomo. Jeszcze raz, można przyrównać wygląd, design i wielkość obu kalkulatorów. Liczę, że kolejna wersja
Citizen SLD 300N będzie już zwieńczeniem po prostu tej znakomitej serii. Ja oczywiście ten kalkulator oceniam 10 na 10, a ten ja nawet nie będę mówił, na co ja oceniam, bo szkoda gadać. No patrzcie, jakieś dziewiątki tu się dzieją. Naprawdę, liczę na to, że kalkulatorem przyszłości będzie, kalkulator przyszłości będzie się wzorował na tym modelu Citizen SLD 200N. Myślę, że przedstawiłem wszystkie najważniejsze części obu tych urządzeń. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Na razie, cześć.